Czy ja jestem? Czy to idzie? Wybiła 20. Idzie czy nie? A, tak, widzę po liczniku, że idzie. Jesteście, witam, witam, witam. Cześć! Jeżeli piszecie, że witam, to chyba jest ok. Słuchajcie, ja tylko jeszcze jedną rzecz zobaczę. Ok, czyli włączyłem tryb samolotowy i jestem na Wi-Fi, żeby... wszystko działa. Super, bardzo się cieszę. Słuchajcie, myślałem, że kompletnie nie zdążę do Was, bo dokładnie przed sekundą wpadłem do domu, kompletnie spóźniony. Była minuta przed i zacząłem tutaj szybko szukać ładowarki, kombinować, żeby jak najszybciej to włączyć, bo właśnie przed sekundą wróciłem ze zdjęć. Zacząłem szykować dla Was dwa materiały. Jeszcze teraz siedzi Robert i ogrywa samochód, który będę pokazywał. Znaczy, to nie jest tajemnica, który samochód ogrywa, bo właśnie ogrywamy w studiu Fiata 500 Giardinera dla widzów. Robimy na niedzielę odcinek specjalny, taki podsumowujący, bo to oznacza, że już niedługo ten samochód trafi do Was. I chciałem zrobić w ogóle live'a ze studia od Roberta Brykały, bo w Warszawie, ale był bardzo słaby zasięg z... No zasięg LTE. Jezu, długi dzień, wybaczcie. Długi dzień, ale zaraz już się pobudzę, już się obudzę. 303 widzów. Cóż za symbolika. Przepiękna Dywizjon Kościuszkowski. Jest Szczecin. Kto tam jest? Co tam jest? Piszcie. No, ja lubię z Wami mieć kontakt. Ja lubię z Wami, jak Wy piszecie do mnie, rozmawiacie ze mną i to wtedy uważam, że takie live'y są najbardziej wartościowe i najcenniejsze, a wtedy ja zaczynam, jak można się ze mną skontaktować, pisze Marek W. Marku W, masz na przykład maile polskieporsche@gmail.com albo autohistorie @gmail.com na przykład. I to, tak czy siak te maile trafiają do mnie. Poczekaj, bo ktoś mi pisze, czy dobrym pomysłem jest zakupić ROM. Nie wiem, co to jest ROM. Pozdrawiam Mińsk Mazowiecki, Wrocław, Kielce, Starochowice, Zielona Góra, Kielce. O, cześć Tomek. Tomek Wena też jest. Cześć Tomeczku. Słuchajcie, a propos, Tomek Wena to jest ten chłopak, pokazywałem Wam kiedyś w Oławie to niesamowite, poczekajcie, bo coś mi tutaj wyskoczyło, o jestem, to niesamowite miejsce z tymi Fiatami różnego typu, maluchami, które stoją na półkach poukładane i to jest też ten gość od tego słynnego ostatnimi czasy Poloneza z Leclerca. Leclerc, ten hipermarket, supermarket, który sprzedawał we Francji Poloneza na wyprzedaży, to też nas ogląda. Cześć Tomeczku. Widziałem dzisiaj, bo nie wiem, czy chciałeś, czy nie chciałeś, na tą naszą prywatną grupę taką, którą tam mamy, puściłeś zdjęcia chyba tego twojego nowego miejsca, które szykujesz, więc to też będzie, słuchajcie, to też, kurde, jak fajnie, że coraz więcej fajnych inicjatyw się dzieje. Robert do mnie. Robert, ty miałeś pracować i ogrywać teraz, a nie pisać do mnie SMS-y. Już wszyscy są, słuchajcie, tak zmęczeni. Robert też siedzi i robi zdjęcia cały czas teraz tego Fiata 500, a mamy przepiękne miejsce, bo mamy taką platformę, gdzie on się odwraca, obraca i tak dalej, i tak dalej. A żeby była jasność, to chcemy dokładnie za tydzień, w sobotę, 13 marca o godzinie 14 losować, znaczy wyłonić, nie losować, broń Boże, nie losujemy, wyłaniamy zwycięzcę. Wyłaniamy zwycięzcę na Fiata 500 Gardiner. A, wracając do tematu, bardzo się cieszę, że takie miejsca powstają, tacy ludzie jak właśnie Tomek Wena, który gdzieś tutaj ogląda i tam pisał i pozdrawiał, bo buduje właśnie przepiękne, widziałem te projekty, nie wiem, chyba przez przypadek widziałem, bo chyba przez przypadek Tomek puściłeś te projekty twojego nowego miejsca, w którym będziesz w Oławie stawiał te samochody. Ktoś się pyta, kiedy można zobaczyć w Oławie. Nie wiem, mam nadzieję, że całkiem niebawem. Znając Tomka, to pewnie jakoś całkiem niebawem. Niebawem. Patryk, pamiętam, jak kiedyś jechałem za tobą w Podkowie Leśnej.
I pojechałeś bokiem w stronę Pruszkowa swoim Camaro. I w życiu! Ja i bokiem? Człowieku, ja jeżdżę 50 km na godzinę na 50. Camaro na pewno nie służy do tego, żeby jeździć bokiem. Nie po to tam, to te 450 koni, czy tam ileś tam, które było i napęd na tył i manualną skrzynię biegów, na pewno nie były po to, żeby jeździć bokiem. Te wszystkie auta, co u Micha na kanale, to twoje. Nie, nie moje. Słuchajcie, a propos. Bo zrobił bardzo dużą karierę u Micha, czyli M4K, miłośnicy czterech kółek, program dotyczący muzeum. Oprowadzałem tam Micha, Michu namówił mnie na to, żebym we trzech różnych materiałach zrobić takie oprowadzanie po muzeum, bo on też był pierwszy raz i powiedział: wow, jacie, że ja tam tu w ogóle nie byłem i dlaczego ty o tym nie mówisz? No bo kurde, jest najtrudniej mówić o tym, co jest najbliżej. Jakby, no i tak jest. Ktoś mi pisze, że nie umiem kłamać, no ale rozumiem, że mówisz o Camaro. No to tak miało zabrzmieć. Miałem ci puścić oczko, żebyś zrozumiał. No to tak miało zabrzmieć. Mam nadzieję, że to tak zabrzmiało. Camaro w ogóle nie było do jazdy bokiem. W ogóle. Ta szpera z tyłu, która była, to też nie była do jazdy bokiem. Co to? W życiu. Słuchaj. I... mi chłop teraz puścił taki odcinek, w którym pokazywałem mu część kolekcji w Otrębusach i ktoś się pytał, czy to moje. Nie, w żadnym wypadku. To nie jest moje. To jest muzeum w Otrębusach, które jest założone przez moich rodziców, ale to dawno zostało w ogóle upaństwowione w dużej mierze. Tak, stoi ten Peugeot 604 pancerny tam, bo to jest muzeum, które ma wpis do rejestru muzeów państwowych, więc to jest już instytucja i oczywiście mogę powiedzieć, że biorę w tym udział, bo gdzieś tam moja rodzina była założycielem, to gdzieś tam powoli działało, natomiast to jest muzeum, które ma wpis do rejestru muzeów państwowych. Gorzej jest co prawda z utrzymaniem i z dotacjami, które nie ma, nie istnieją, więc utrzymywana jest to z prywatnych funduszy, ale tak czy siak. W ogóle bardzo mega wam dziękuję za jedną rzecz. Tydzień temu uruchomiłem kompletnie nie wiedząc, o co w tym wszystkim chodzi, to co wy rozmawialiście. Poczekaj, bo ktoś mi pisze o jakimś etui, o którym pisałem w prywatnej wiadomości na Instagramie. Nie wiem, o co mi pisałeś, przepraszam. Wracając do muzeum. Wiem, strasznie nieskładnie dzisiaj jest, ale próbuję być jednocześnie na bieżąco z waszymi komentarzami, a jednocześnie opowiadać coś więcej. Więc, tak czy siak, bardzo wam dziękuję za wsparcie na Patronite Muzeum. Zrobiłem tego Patronite dla muzeum, bo faktycznie jest jak jest i uważam, że ktoś pisze, żebym załatwił przekazywanie 1% na muzeum. Można, bez problemu. Tym bardziej, że jest fundacja muzeum, która jest cały czas jest na razie i nie miał nikt się tym nigdy w życiu czasu zająć, bo cały czas... Słuchajcie, to jest tak, że kiedy działa to muzeum, kiedy działają tam pracownicy i ci ludzie i ci moi rodzice, którzy to tworzą, to oni cały czas starają się to zebrać w całość i żeby to działało, a nie chodzić po urzędach i szukać jakiejś dotacji i jakichś innych rzeczy. Dla nich jest bardziej to ważniejsze, żeby to spiąć w całości, żeby to działało. Więc w ogóle też im nie mówiąc, założyłem tego Patronite'a na muzeum i mega wam bardzo dziękuję, bo część z was już tam uczestniczy. Jakby to jest dla mnie coś niesamowitego, że chcecie w tym uczestniczyć. Więc to jest bardzo, 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 bardzo fajne i bardzo wam dziękuję. Ktoś mnie pyta o Taycana Cross Turismo, jakieś pierwsze wrażenia. Ja widziałem tylko Taycana Cross Turismo tylko i wyłącznie na razie na filmach w internecie i uważam, że nawet wygląda lepiej niż klasyczny Taycan. Znaczy mi się dużo bardziej podoba. Możemy dyskutować dużo na temat tego, czy samochód elektryczny jest fajny, czy nie. Natomiast no, Taycan ma na pewno coś w sobie niewiarygodnego i jest niezwykle szybkim sprzętem, który działa niewiarygodnie dużo. Mm.
Chodziło, dobra, okej. Okay. Damian pisze, że napisał mi wiadomość prywatną, żeby uszyć przy okazji z tego materiału, z którego było robione listwy, uszyć brylok do kluczyków. Ignac Work. Ignac, okej, okay, już teraz, to już wiem. Bardzo fajny chłopak, przecież byłeś w autohistoriach tam o historii tego Fiatów 126P, bo ty pamiętam, jesteś chyba z tych, tak? Tych. Nie, tak, chyba tak. I masz taką fajną kolekcję tych wszystkich gadżetów związanych z Fiatem 126P. To już ci śpieszę od razu odpowiedzieć. Nie robiliśmy tego bryloczku uszytego z Cześć Hrubieszów. Z tego materiału, z prostego powodu, bo bryloczek do Fiata 500 jest takim bryloczkiem bardzo, bardzo... Kurde, nie mam kluczyków, bo został w samochodzie, ale pokażę wam następnym razem, jeżeli to was interesuje. Bardzo, 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 bardzo fajny, skórzany, taka saszetka, bo to oczywiście z tychów, Patryku, no właśnie, z tychów. Te kluczyki, które, tak jak klucze od domu, taka saszetka. Dzisiaj widziałem u kogoś, była taka saszetka zrobiona Louis Vuitton, Bayery, rowery i tak dalej. To dokładnie taki, tylko że jest taki oryginalny z lat 70. z takiej oryginalnej, fajnej skóry. Dlatego nie chciałem tego zmieniać i dlatego to zostaje. Patryk, dawno nie było materiału z Tośkiem. Dobrze, zrobię jakieś materiały z moim synem. Może jakiś... odcinek o rejestracji zabytków, spotkanie z jakimś ekspertem. Fajnie byłoby to poznać od podszewki. Przepraszam, że w ten sposób nie chcę wam zamazać tego. Fajnie jest to, znaczy na pewno jest to ciekawy temat w ogóle na temat rejestracji zabytków, czy rejestrować samochody na tablice zabytkowe, czy nie rejestrować samochody na zabytkowe. Mity i legendy, dlaczego Deutico dzisiaj, czy Matiz może być na przykład na numerach zabytkowych, a inne samochody nie. Więc... Więc tak, to jest fajny temat. Cześć Patryku. Wiele osób związanych z motoryzacją pojawia się u Ciebie na kanale. Czy jest szansa na wywiad z ikoną polskiego dziennikarstwa motoryzacyjnego Włodzimierzem Ziętarskim? Słuchaj, ja uważam, że to jest świetny pomysł, bo uważam, że Włodek Ziętarski jest pan Włodzimierz Ziętarski już od paru lat Włodek dla mnie. Jest niesamowitą postacią i to jest postać, która... O, 914 widzów, czyli jak Porsche. To jest postać, która dla mnie jest jedną z największych bez wątpienia ikon dziennikarstwa motoryzacyjnego. I może się to komuś podobać lub nie, natomiast to jest facet, który po prostu całe pokolenia wychował motoryzacyjnie. Podobnie dla mnie jak Iwaszkiewicz, który prowadził Auto. Nie wiem, czy pamiętacie, na TVP było magazyn Auto bodajże, tak to się nazywało. I Iwaszkiewicz opowiadał o samochodach, a wcześniej i również później Włodzimierz Ziętarski zawsze przepięknie opowiadał o różnego typu samochodach i wprowadzał nas w arkana motoryzacji. Bez wątpienia ja jestem tym pokoleniem, które wychowywało się na Włodzimierzu Ziętarskim. Więc zdecydowanie, jeśli macie taką chęć, to myślę, że fajnie będzie, jeśli go zaproszę i faktycznie z nim porozmawiam. Powiem ci, nie myślałem nigdy o tym, żeby zrobić takie spotkanie, ale masz rację. Uważam, że to byłby dobry, absolutnie bardzo dobry pomysł. Ktoś pisze o ten obraz z tyłu, który wisi za mną. To jest z poprzedniego live'a. Pokazywałem wam zresztą z poprzedniego odcinka polskiego BMW, kiedy rozpakowywaliśmy paczki. Między innymi był ten kompletnie niezwykły obraz. Zrobiony naprawdę niesamowicie. I ten obraz faktycznie jest dopracowany do każdego szczegółu, każdego detalu, to wam zresztą pokazywałem. Zresztą autor tego obrazu ma chyba się ze mną, z tego co pamiętam,
Z tego co pamiętam, autor tego obrazu ma się ze mną skontaktować, bo mu zostawiłem telefon, bo mailowaliśmy ze sobą, więc wtedy pewnie odpowiem na wasze pytania dotyczące tego. Nie ufam panu Ziętorskiemu, tu akcję z synem, reklama Toyota dobiła. Tak, ale zauważ to, że od momentu, ja nie, broń Boże, nie chcę tłumaczyć, jakby, bo to jest jakby każdy ma swoje życie i swoje rzeczy. Natomiast wydaje mi się, z moich obserwacji, kiedy oglądam sytuację z Włodkiem Ziętarskim, to wydaje mi się, że od czasu wypadku Włodzimierz Ziętarski przestał być dziennikarzem motoryzacyjnym. I zobacz, że dziś, jak występuje jako publicysta, nie występuje jako dziennikarz motoryzacyjny. Faktycznie jest to pewnie dla niego emerytura, to, że związał się z Toyotą i reklamuje Toyotę, ale już nie jest dziennikarzem motoryzacyjnym, już nie pokazuje nowych samochodów, już nie opisuje innych samochodów, więc jakby ty musisz na to też spojrzeć z tej strony. Ja patrzę na to z tej strony, a nie odwrotnie. Ja wiem, że niektórzy, jakby oglądałem jakieś materiały innych dziennikarzy, którzy troszkę mają mu to za złe. Każdy może mieć swoją własną opinię. Ja mam właśnie taką, że faktycznie gdzieś tam zamknął swoją karierę dziennikarstwa. To tak zobaczcie, tak jak Iwaszkiewicz, który był przecież dziennikarzem również motoryzacyjnym i on zakończył bycie dziennikarzem motoryzacyjnym. Jeszcze raz na jakiś czas robił felietony. Natomiast stał się publicystą, chociażby w Szkle Kontaktowym, genialnym swoją drogą. Dziś w radiu, kurde, nigdy nie pamiętam, 94 to chyba było radio, w którym są państwo Ziętarscy razem z córką prowadzi. Z Jerzym Iwaszkiewiczem też chętnie bym zrobił. Słuchajcie, to moglibyśmy w ogóle zrobić taką całą serię niesamowitą, bo jest Jerzy Iwaszkiewicz, Włodzimierz Ziętarski. Mówiłem wam ostatnio o Podbielskim Zdzisławie. Antyradio, właśnie w Antyradiu. Podbielski Zdzisław. Niesamowita też postać dziennikarstwa motoryzacyjnego. A wiecie, kto był jeszcze świetnym dziennikarzem motoryzacyjnym i genialnym fotografem, którego zdjęcia były na okładkach motoru z lat 60. Niesamowite, nie ostry. Znaczy ostry, tak, to z ostrym też może. Z ostrym kiedyś zrobiliśmy w ogóle materiał a propos. A wiecie, kto był takim jeszcze dziennikarzem motoryzacyjnym, kierowcą rajdowym, świetnym fotografem? Dąbrowski. Pamiętacie te piosenki do zakochania? Jeden krok, jeden jedyny krok, nigdy nie. To nie będę wam śpiewał, oszczędzę was. Albo Zielono mi. To ten gość był przecież również dziennikarzem motoryzacyjnym, fotografem i jest, pojawia się czasami na imprezach. Myślę, że to też niezwykle ciekawa i niezwykle fajna postać. Tak, no moglibyśmy zrobić taką serię plejad gwiazd, legend PRL-u gwiazd Skoro seria o dziennikarzach, to koniecznie musi być o Mikiciuku. Nie kojarzę gościa, więc nie wiem. Co słychać u Lecha Jamińskiego? Dobrze, że mi przypomniałaś. Muszę do niego zadzwonić i się zapytać, co u niego słychać i wam od razu przekażę to, co u niego słychać u Lecha. Pan Dąbrowski, okładkę... Tak, no oczywiście, że jedna z okładek płyty Dąbrowskiego to była z Fiatem Monte Carlo, ale to właśnie dlatego, bo był gościem, który był związany z motorsportem. Co myślę o kanale panu Bąka Karoseria? Bardzo fajne, bardzo fajnie to się rozwija. Łukasz jest bardzo pojętnym, błyskotliwym gościem, który robi kawał dobrego testu. Z fajne spostrzeżenia. Tak, jakby... Lubię. Jest zdecydowanie tak. Słuchajcie, mam prośbę, jak zwykle, kiedy robimy live'a, jest nas 1000 osób, 999, a mamy 251 łapek, a potem ja dostaję, dla mnie to jest wszystko jedno, ale potem to ja dostaję ochrzan od mojej ekipy, która mówi, ej, nie dopilnowałeś tego, bo to powinno jednak być do góry. Nie wiem, czy to się lepiej pozycjonuje, czy nie, ale jeżeli jesteście, weźcie, naciśnijcie tą łapę do góry, żeby było ok. Żebym ja potem nie miał suszenia głowy, a już prawie łysy jestem od tego. No, dziękuję.
Zapraszam na kolejną edycję Złap Iskrę, czyli pierwszy turystyczny rajd motorowerów. Fajny pomysł, Złap Iskrę, super nazwa do tego typu projektów. Słyszę ją co prawda pierwszy raz, może ja coś może nie pamiętam, ale bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo. Czekaj. Jaki będzie następny projekt? Ja już wiem, jaki będzie następny projekt. To będzie taki projekt troszkę w stylu Mercedesa C140, którego kocham, uwielbiam i jest przecudowny, ale ja już wiem, co to będzie, nie powiem Ci jeszcze, bo jeszcze szykujemy tak naprawdę zaplecze i takie przygotowanie i moment. Wiesz co, myślę, że w momencie, kiedy wyjedzie Fiat 500 Giardinera, a Fiat 500 Giardinera wyjeżdża, pamiętajcie, 13 marca, koło godziny 14, duży live z losowaniem, więc jeśli nie wzięliście udziału jeszcze na losowanie, przepraszam, nie, w ogóle nie losowanie, nie, to nie jest losowanie w żadnym wypadku. Nie ma losowania. Konkurs. Wyłonienie zwycięzcy konkursu. Nie losujemy. To jakieś chochliki mi podpowiadają w głowie, że losu. Nie, to tak nie działa. To jest konkurs, wyłonienie konkursowe. Więc jeśli nie wzięliście udziału, to jeszcze koniecznie weźcie ten udział, bo został tak naprawdę tydzień do wyłonienia zwycięzcy. Ktoś pisze, powiedz ekipie, żeby nie żebrała. Słuchajcie, to nie jest tak, bo to jakby to, że też robimy i robimy takie duże przedsięwzięcie, to też jest po to, żeby to co działało i funkcjonowało i żeby to się wszystko jakby zazębiało. No to wtedy ma sens. Więc po prostu to musi być symbioza. Jeżeli wy oglądacie i wam się podoba, to zostawiacie to. Jeśli nie, to oczywiście nie. Jakby, więc no, co ci mam powiedzieć? A, bryloczki prowadzi z zaworów do 599. Ostatnio rozmawiałem, słuchajcie, z Łukaszem na ten temat, bo faktycznie on... I to woda. Faktycznie Łukasz powiedział, że zrobić te bryloczki i przypomniałem mu o tym i to wziął chyba sobie do serca. On jest osobą, która tam pracuje non-stop u siebie, przy tych turbinach i przy tych głowicach. Pracuje dzień i noc, ale mam nadzieję, że prędzej czy później się obudzi i to zrobi, bo on pamięta o tym, żeby to zrobić. Naprawdę. I ostatnio o tym rozmawialiśmy, mówił, tak, no. Wyławianie zwycięzcy, nie wyłanianie. A propos, żeby kulę z totolotka wrzucić do wanny. Słuchajcie, no muszą być takie zasady, że to jest konkurs, nie jest to loteria. I oczywiście może, to jest, słuchajcie, z tym konkursem to jest tak. Ja tak między nami to już wam powiem, o co z tym chodzi. Nie można zrobić loterii, bo to jest niezwykle skomplikowany proces prawny. Można zrobić konkurs, natomiast mogę zrobić wam konkurs na przykład. Jak zrobicie najpiękniejszy wierszyk o Fiacie 500? Będziecie teraz kombinowali, będziecie pisali o wierszykach do Fiata 500. No ale jakby to kto ma to wybrać? No jakby uważam, że to też nie do końca będzie sprawiedliwe. No nie może to być w ten sposób i nikt nie będzie tego oceniał. Ja też nie chcę, żebyście układali, nie wiem, dlaczego macie mieć tego Fiata i układali teraz, wymyślali całe historie, bo to kompletnie nie o to chodzi. Natomiast jedynym sposobem jest to, że musicie spełniać tak zwane warunki konkursowe, czyli między innymi właśnie jest ta kalkulacja Mubi, czyli udostępnienie filmu, który pojawi się zresztą w niedzielę rano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie algorytmu, który jest jakimś specjalnym algorytmem, który jest napisany, zresztą jest w regulaminie tego konkursu, ten regulamin znajdziecie na konkurs.patrykmikiciuk.pl i tam sobie znajdziecie wszystkie informacje, dlatego nie mogę mówić o tym, że jest to wylosowanie, tylko jest to wyłonienie zwycięzcy i musicie to jakby absolutnie uszanować.
Panie Patryku, szukam odcinka, w którym robił pan zawieszenia gwintowane. Jaki to odcinek? Chyba mówisz o, jeżeli mówisz o zawieszeniu, bo robiłem tak zawieszenie w amortyzatorach, tak? Że, i on robiłem je do Ferrari 599 na przykład. I to była firma, która się nazywała Nagengast i ona była z Trójmiasta, z Gdańska chyba. Więc musisz to zobaczyć. Co z gokartem dla młodego? Słuchaj, mam nadzieję, że niedługo coś zaczniemy tego robić. Tylko ja nie chcę być ojcem, który będzie na siłę próbował przekonać syna, dziecko do swojej pasji, bo to musi być absolutnie jego pasja. Jeżeli to będzie jego pasja i sam podejmie decyzję, to będzie wtedy robił. Jakby nie naciskam, ja myślę, że wiesz, no, on ma 6 lat, no więc jakby ten gokart niech sobie chwilę na niego poczeka i jak myślę, że on... że on dorośnie do tego. Czytam, przepraszam, zawieszam się czasami, bo czytam przy okazji pytanie. Panie Patryku, co się dzieje z tymi wszystkimi porobionymi autami? Bo przecież firmy dzień i noc nie pracują charytatywnie. Nie wiem, o których autach mówisz. No Fiat 500 Giardinera w sobotę trafia do was. Patryk, ile osób pracuje przy YouTube'owym projekcie? Ciężko jest mi powiedzieć, bo jakby takich mam kilku stałych współpracowników, tak jak między innymi Robert, z którym często jeżdżę, do którego znacie pewnie go z opowiadania, bo często mówię o nim, o zobaczcie, tu jest młody chłopak, daje radę, ale który ma mnóstwo fajnej energii i chce poznawać tą motoryzację i chce dotykać, więc super, no jakby ja się też cieszę. Mam jeszcze jednego współpracownika takiego na stałe, który cały czas działa i który cały czas funkcjonuje przy tego typu projektach. No oprócz tego mamy mnóstwo osób, z którymi współpracujemy przy tworzeniu. Ja to nazywam ekipa od Mikiciuka, czyli jakby od kanału Mikiciuka, czyli ci, którzy działają, czy jest to Upcar, czy jest to MBL, czy jest to Nowicki, czy jest to Autocar, czy są to wszystkie inne zakłady, nie wiem, Tapcar, który robi przecież tapicerki. To jest taka ekipa, którą gdzieś tam staram się skumulować wokół siebie i działamy. Nie mam firmy. No, możesz zalajkować, oczywiście. Bardzo ci dziękuję, Martinez, ale ja nie mam firmy żadnej, która robi uszczelki do Isuzu Tropera z 1988 roku. W ogóle z uszczelkami jest, słuchajcie, dosyć duży problem, bo faktycznie jest to temat, którym jeżeli uszczelki pasują na tak zwane, na metry, które kupujesz, faktycznie jest ich bardzo dużo rodzajów i możesz kupić je. I one są też bardzo różnej jakości, bo niestety czasami jest tak, mieliście przykład przy Fiacie 500, kiedy kupiłem oryginalne uszczelki z Włoch, znaczy zamienniki jakieś, ale włoskie zamienniki, które wydawały się super, a okazały się do kitu. Tak to nazwijmy, więc zostały wymienione na takie z metra, które są po prostu przepiękne, przecudowne i przewspaniałe. A, że ktoś wymyślił, Tomek, czy ty wymyśliłeś pomysł, że fajny byłby dyżur raz w miesiącu, by ludzie mogli przyjeżdżać swoimi samochodami, żeby je pokazać? Uważam, że bardzo fajne. Znaczy, chciałbym zrobić taki jeden dzień, natomiast nie wiem, kurde, jeżeli jest sobota, niedziela, wiesz jak to jest? To jest tak, jeżeli jesteś też 24 godziny na dobę cały czas i jeździsz non-stop gdzieś i coś robisz, coś pokazujesz, to powiem ci, że chętnie bym coś takiego zrobił, ale kurde, też chciałbym trochę czasu poświęcić dla swojej rodziny. Wiesz jak to jest? No to weekend staram się gdzieś tam zachować, chociaż to nie zawsze tak wychodzi na tym. Ale to jest dobry pomysł. Można byłoby coś pokombinować i coś pomyśleć. Panie Patryku, czy myśli pan, że dobrym pomysłem było zakupienie motorynki Romet Pony po skończeniu 18 lat, czy jednak najpierw poczekaj, co? Zainwestować w pierwszy samochód osobowy. Słuchaj,
Kupuj sobie motorynkę, jeśli nie masz 18 lat. Bo motorynka jest po to, żeby jeździć nią, jak nie masz 18 lat. I ona będzie wtedy przepiękna i przecudowna. Jeżeli masz już 18 lat, znam więcej pojazdów, bo również motorowych, które przyniosą ci więcej frajdy niż motorynka. O, może tak. Ktoś się pyta o tą czerwoną Testarossę w ogóle, która stała w odcinku. Wiecie co, mieliśmy wam ją pokazać w ogóle. Ale zapomnieliśmy z tego wszystkiego, bo jakoś tak się nakręciliśmy tymi wszystkimi wydarzeniami, tymi prezentami, tym obrazem, tą książką kompletnie niesamowitą, że pokażemy wam w następnym odcinku, jeżeli pozwolicie. To tak to zrobimy. Ktoś się mnie pyta, gdzie, w której stodole znalazłem polskie Porsche. Chciałbyś dojechać i poszukać tam jeszcze coś? Tam już nic nie ma. Niestety. Kiedy Fiacik? W tą sobotę? Tak. Znaczy nie w tą, w następną. 13 marca. Więc tak. Witam. Co sądzisz o W202 C43 AMG jako inwestycję? Więc tak, zdecydowanie, no stary, no w ogóle wiadomo, każdy tego typu jeszcze AMG, jeszcze, wiesz, te stare, dziś jest 40 rodzajów Mercedesa AMG, chyba jakoś tak, AMG tak naprawdę stał się oddzielną marką w Mercedesie i faktycznie jest tych modeli całe mnóstwo, natomiast im starsze AMG, te prawdziwe AMG, to jest, uważam, bardzo ciekawa inwestycja. Zdecydowanie szukałbym takich w lepszym stanie niż w gorszym, ale tak, jak najbardziej. Patryk, czy kupić Ruska? Chcę kupić Ruska. Nie mogę się zdecydować między M72 czy Kaśką. Ja też nie mogłem się zdecydować, dlatego moja M72 ma silnik od Kaśki. No i masz rozwiązanie. Czyli w ramę M72 wchodzi silnik od Kaśki, który jest identyczny, jest tylko różnica na dole. Ja do tego mam jeszcze skrzynię z Urala, czyli z wstecznym, co się przydaje przy tak ciężkim motocyklu. No i proszę Ciebie bardzo, dla mnie buda na przykład M-ki jest dużo ładniejsza niż Kaśki. Chodzi o błotniki, o klamki na zewnątrz i tak dalej. Co jest takie bardziej archaiczne, bardziej podobne do BMW. Czy odbuduję kiedyś swojego Poloneza analoga? Tak, bo będę musiał budować go jeszcze raz. Wiecie, ja z tym, w ogóle z tym analogiem to jest przepiękna historia, bo tego Poloneza analoga ja wybudowałem już raz. I wtedy kosztował mnie on w ogóle jakieś straszne pieniądze, pamiętam. Bo nie wiem, czy wiecie. Wiecie, który to jest? Może nie wszyscy wiedzą, jaki to jest Polaris Analog. Poczekajcie, to... A przed chwilą widziałem się zresztą z właścicielem jeszcze jednego Poloneza analoga i to jest tak, już wam się śpieszę pokazać, jaki to jest Polaris Analog. To jest Polaris Analog. On tak wygląda. O, to jest moja plansza, którą zrobiłem. Gdzieś, i tu jest fragment mojego, a gdzie jestem, co ja wam pokazuję? A, tu jest fragment mojego, nie wiem. A to jest mój, o. I ten jest mój. I ten jest mój. A to już jest inne, to już jest inne. Co ja wam pokazuję? A, bo ja się zgapiłem, że ten, to jest mój, o. Tak, ja słuchajcie, to jest tak, że ja Poloneza analoga już raz zrobiłem, bo ten Polonez analog trafił do mnie w taki sposób, że został znaleziony, nie utworzono backupu od 348 dni. I Polonez analog został stworzony, został odnaleziony przez nas, właściwie jak jechał na złom, bo był spalony. I kompletnie zniszczonym samochodem był i to jest wersja moja. Mój egzemplarz jest jednym z ostatnich, bo wyprodukowano, z tego co pamiętam, chyba wyprodukowano ich 7 sztuk, 6 albo 7 sztuk. Mój jest najprawdopodobniej ostatnim egzemplarzem.
Klimek mi zbuduje, bo ma wprawę. Ale nie wiem, czy pamiętacie, Klimek budował na bazie mojego, bo ja mu wtedy dostarczyłem mojego analoga, żeby on podpatrzył sobie pewne rzeczy związane z różnymi rozwiązaniami technologicznymi, które swoją drogą, ja uwielbiam prototypy. Ja nie powiem, nie mogę powiedzieć, że coś jest bez sensu. Natomiast analog jest bardzo złym samochodem, ale za to go kocham i za to go uwielbiam. Jest samochodem, który był, którym fatalnie się jeździ, jakby który kompletnie nie skręca, nie hamuje, nie przyspiesza, ale jest przecudowny w tym wszystkim. Z drugiej strony on nie miał być taki cudowny, bo on miał badać tylko i wyłącznie technologię, którą w nim zastosowano. Między innymi Mac Persony z przodu, między innymi maglownice, napęd na cztery koła. Mój ma napęd na tył, ale ma szperę elektrycznie włączaną i mój ma silnik od Citroena 1.9D. Przepraszam. I kupiłem tego Poloneza w momencie, kiedy on był spalonym samochodem, bo poprzedni właściciel odpalał go zimą i w związku z tym, że to jest diesel, to miał słaby akumulator i rozpalił w takim małym garażu, garażyku, w takiej wiacie, rozpalił pod tym Polonezem ognisko, żeby rozgrzać silnik. To serio mówię. I poszedł na śniadanie chyba. Tak, to też serio mówię. I silnik ciekł, był mokry od oleju. Jak dostał temperatury, to oczywiście wszystko się zapaliło i się spaliło. I ja trafiłem takiego Poloneza właśnie spalonego i on właściwie jechał na złom. I w momencie, kiedy jechał na złom, ja go trafiłem i został cały odbudowany. Ja wtedy byłem na studiach, pamiętam, jak chyba na drugim roku studiów, tak mi się wydaje, na drugim albo trzecim roku studiów, jak go budowałem po jakichś warsztatach, chyba w Grodzisku Mazowieckim w ogóle, czy w Milanówku. I pamiętam, że wtedy to mnie kosztowało jakąś walizkę pieniędzy. Jakby kompletnie to zrobienie. Oczywiście tak czy siak to były zupełnie inne pieniądze niż dzisiaj, ale to też zupełnie inne pieniądze jakby też stanowiły jakąś górę. Ale faktycznie dla studenta to była jakaś walizka pieniędzy, zrobienie zwykłego Poloneza. A efekt był tego taki, że jak skończyłem blacharkę i lakier, nie skończyłem elektryki czy mechaniki, a on już zaczął rdzewieć. No właśnie, więc, ale swoją drogą, tym Polonezem, analogiem, potem remontowałem sobie całe mieszkanie. Dwoma samochodami wtedy remontowałem mieszkanie, między innymi Polonezem, analogiem, którego traktowałem jako faktycznie pick-upa. Zresztą w legendach on się pojawiał czasami, pojechałem chyba do Białegostoku nim kiedyś, w legendach taką zimę. No, fajny. To chyba zima generalnie nie wspomogła mu ta, która jest na legendach, co jeżdżę. Ktoś mnie cały czas pyta, czy jeździłem Polonezem Klimka. Nie, nie jeździłem Polonezem Klimka. Właściwie nie wiem czemu. Właściwie to powinienem jeździć Polonezem Klimka. Masz absolutnie rację. Zadzwonię do Klimka i mu powiem. Tylko nie wiem, gdzie stoi ten Polonez Klimka i co się z nim stało. Wiem, że samochody stały w Muzeum FSO. W FSO. W Skarbie Narodu, ale nie wiem, czy nadal stoją tam, czy nie. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Patryk, rozmawiałeś z Michem o samochodach, które przez ostatnie lata bardzo zdrożały. Jak BMW, które sprzedałeś. Czy masz może jakieś typy, które mają taką szansę stać się samochodem za grube dolce? Wiesz co, część rzeczy możemy przewidzieć, część rzeczy nie. Zobacz, na przykład zwróć uwagę na taki samochód jak BMW Z3 Coupé. Wtedy, kiedy to BMW Z3 było produkowane i było oferowane, BMW Z3, to wtedy nikt nie chciał tego samochodu w wersji Coupé, bo mówili, że to jest brydactwo. I że to jest okropny samochód. Dziś wersja coupé, na początku wystrzeliły Z3M, totalnie do góry, ale tak totalnie. A dziś za ładną Z3
coupé trzeba naprawdę dużo zapłacić. Jeszcze niedawno w ogóle były dostępne tak od ręki, bo niewiele osób chciało. Mało tego, w salonie one się nie chciały sprzedawać. No więc na przykład tego typu samochody jak najbardziej tak. Czyli z jednej strony to był samochód, który nie odniósł sukcesu rynkowego, kiedy się pojawił, ale jako klasyk odnosi bardzo duży sukces. Pakrzewski Marcin, nie mogę ci powiedzieć, no nie mogę. Jedna mała uwaga. Lusterko wsteczne wygląda jak z Fiata 126P z lat 90. Nie pasuje. Powinno być w chromie i okrągłe. Jest parę modeli takich lusterek. Na Allegro. A mówisz pewnie o Fiacie 500. Ale wiesz, że to jest lusterko, które było na tym Fiacie 500 i ten Fiat taki był. Bo masz dwie wersje Fiata 500 Giardinera. Jedna wersja to jest Fiat produkowany w zakładach Fiata i ona jest od 60 bodajże roku produkowany w zakładach Fiata. W 67 roku bodajże przestali produkować go w zakładach Fiata, a zaczęli go produkować w zakładach Autobianchi, Autobianchi, Autobianchi. I wtedy było kilka zmian i nasza jest Autobianchi. Nasza Giardinerka jest Autobianchi, bo nasza jest chyba z tego, co pamiętam, z 72, 3 roku? 3, tak mi się wydaje. Patryk, jak myślisz, dlaczego w dzisiejszych czasach producenci nadal wprowadzają różne wielkości ekranów jako opcja, podczas gdy różnica w koszcie produkcji między X a X plus 2 cali jest znikoma? Nie wiem, zrobiłeś jakieś równanie. Słuchaj, to jest tak. Wiesz, dlaczego tak robią? Bo wiesz, na czym zarabiają producenci samochodów? Nie zarabiają wbrew pozorom na tym, że tobie sprzedadzą samochód, który jest z większym silnikiem, czy z mniejszym silnikiem, nowocześniejszy lub nie. Ale zarabiają na wyposażeniu dodatkowym tego samochodu. Na tym się zarabia pieniądze, a nie na samym aucie. Więc dlatego pewnie robią to dokładnie w ten sposób. Czyli chcą dodać coś, za co będziesz musiał dopłacić. Najfajniejszym numerem, i dla mnie to jest w ogóle coś niesamowitego, bo jest wielu producentów samochodów, o tym na pewno też wiecie albo słyszeliście, że jeżeli macie te kombo takie, które jest nawigacją, tymi wszystkimi ekranami dotykowymi itd., to wbrew pozorom, tam w środku znajduje się najprawdopodobniej znacznie więcej opcji niż ty o tym wiesz. Jak to jest możliwe? Ano tak, to jest możliwe, że opłaca im się od razu doposażyć twój samochód we wszystkie lepsze opcje i ewentualnie, kiedy ty je będziesz chciał użyć, to ewentualnie rozblokować je, a nie wyposażać go na nowo. Więc efekt tego taki, że na przykład Apple CarPlay w większości samochodów jest w normalnym standardzie, ale jest zablokowany, dopiero trzeba go rozblokować jakimś tam kodem, płacisz za to 2000, 3000, zależy od firmy i nagle okazuje się, że miałeś cały czas Apple CarPlay, który jest w tym samochodzie. No, więc takich rozwiązań jest bardzo dużo, więc dlatego pewnie nie musisz się oburzać, że zrobienie samochodu w samochodzie wyświetlacza takiego lub takiego kosztuje albo tyle, albo tyle. No bo na tym właśnie się zarabia. Brzosa, piszesz cały czas do mnie, jakie studia skończyłem. Skończyłem, słuchaj, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Nie wierzę, że żaden Janusz jeszcze tego nie rozkminił. No oczywiście, że rozkminił, bo masz mnóstwo firm, które się tym zajmują. Ostatnio nawet mailowałem z jakąś firmą, która to nie to, że montuje opcje do twojego samochodu, na przykład Apple CarPlay, tylko i wyłącznie rozblokowuje. No więc dużo firm jest takich zewnętrznych, które rozblokowują opcje w swoim własnym samochodzie. Jest to czasami legalne, znaczy zawsze jest legalne, bo zawsze możesz to zrobić w innym serwisie niż autoryzowane, ale nie chyba nie zawsze, nie w każdym samochodzie będzie to uwzględniane przy gwarancji. Czy jeździłem 208 GTI? Uwielbiam, słuchajcie, i co myślę o 208 GTI. Uwielbiam francuskie hot hatche. Możecie się na mnie obrażać lub nie.
Natomiast ja uważam, że francuskie hot hatche są dużo fajniejsze niż niemieckie, bo mają dużo więcej fantazji, są dużo przyjemniejsze do jazdy, mogą być troszeczkę wolniejsze albo mieć 0,1 sekundy wolniej przyspieszać, ale co z tego, jak są po prostu genialne, dają ci znacznie więcej frajdy i przyjemności, takiej radości z jazdy w momencie, kiedy wchodzisz do tego samochodu i zaczynasz nim jechać. Więc zdecydowanie ja jestem bardziej w sercu za francuskimi hot hatchami. O, ktoś pytał mnie teraz Clio RS, ręczna robota, Megane RS. No jasne, że tak. Ja uwielbiam, słuchajcie, bo nie chodzi tylko o Clio, którym jeżdżę, tą V6, bo faktycznie ono jest jakby dosyć specyficzne, ale 205 GTI, ten Peugeot GTI, o którym rozmawialiśmy, z tej nowej generacji, słuchajcie, to jest tak lekki samochód przede wszystkim, że to jest coś absolutnie rzadkiego w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej motoryzacji. Czy zdradzę, ile kosztował okular? Nie, bo nie kupiłem w końcu. Przecież okular jest wydrukowany do Bentleya. Jest wydrukowany. Ja pożyczyłem okular na wzór, żeby wydrukować i został wydrukowany. Bo ceny do Bentleya po prostu są cenami, które kompletnie rozwalają. Ale kompletnie. Faktycznie jest ciężko zrobić przy niektórych samochodach, osiągnąć te ceny. Ktoś mnie pytał o Mercedesa Beatlesowego. Kurde, muszę, słuchajcie, a propos tego Beatlesowego Merca, muszę jeszcze to... Zacząłem rozmawiać, ale to się mi zaraz rozpłynęło, zaraz wrócę do tego tematu. Obiecuję. Mam bardzo mało, jakby czasami zaczynam jakieś tematy, niestety, i one mi się rozpływają, bo kurde, nie mam po prostu na to czasu, ale mam nadzieję, że dziękuję, że mi przypominacie, będę działał, bo takich opcji jest strasznie dużo fajnych, żeby coś porobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Maile oczywiście są polskieporsche@gmail.com albo autohistorie@gmail.com, więc to są maile, na które możecie zrobić. Czy jest szansa na znalezienie szczątek CWS? Może coś już znalazłeś. Marcin, nie wiem, czy oglądałeś poprzedniego live'a. Pokazałem coś, co według mnie jest w ogóle świętym gralem związanym z CWS-em, którego nikt jeszcze nigdy w życiu nie widział. Pokazałem wam jako pierwszym osobom. Mam to od paru lat tutaj na tej półce. Ale nie są to części związane z samochodem CWS. Wiesz co, nie wiem, różne cuda się zdarzają. Czy może ktoś znajdzie samochód marki CWS gdzieś? Wiesz, to nie jest wykluczone, bo część z tych samochodów mogło wyjechać na przykład do Rumunii razem z polskim rządem, albo ten 39 rok, albo na przykład Rosjanie zabrali i on może się odnaleźć gdzieś na wschodzie, bo tak też może być, bo Rosjanie zabierali wszystko, co było. Więc no to jest możliwe. O, ktoś pyta, czy będzie projekt prezydenckiego Cadillaca. To nie prezydenckiego, tylko pierwszego sekretarza, czyli Edwarda Gierka. Nie wiem, czy będzie. Kurde, wiesz co, pewnie fajnie byłoby to na pewno zrobić kiedyś, ale to są gigantyczne koszty przy tym Cadillacu, żeby to zrobić. Więc do tego naprawdę trzeba się dobrze przygotować. Wiesz, pamiętaj o tym, że ten samochód ma opancerzenie kewlarowe. Ten samochód ma tyle dziwnych rozwiązań, a z drugiej strony ma tak niesamowitą historię, że na pewno warto. Chemik, to samo ja mówię no dobra, no może mówię, no ale jakby jesteśmy na żywo, wy zadajecie mi pytania, więc ja czasami potrzebuję dosłownie sekundy, żeby się zastanowić. Skipper, właśnie,
Myślałem o tobie dzisiaj. Koniecznie musimy się spotkać jak najszybciej, żeby to zrobić, bo zszedł śnieg. Koniecznie. Koniecznie, koniecznie, koniecznie. Ja chcę przejechać. Słuchaj, może, kurde, może w przyszłym tygodniu zrobić jakiś taki większy trip, bo ja potrzebuję pojechać do Krosna, potrzebuję pojechać do Mielca, potrzebuję pojechać do ciebie wtedy, zrobić jakiś materiał z tego, więc może. Może byśmy zrobili to, jakoś połączyli. No weź mi, proszę cię, napisz jeszcze na Facebooku albo na Instagramie, na czym my tam pisaliśmy, bo ja teraz pewnie tego jak zwykle nie odnajdę. Napisz mi, proszę, jakąś wiadomość, to będę wiedział, żebyśmy się skontaktowali, bo koniecznie musimy to zrobić. Mega. Panie Patryku, ile pan płacił ubezpieczenia łącznie co roku na te wszystkie samochody? Arkadiusz! Arkadiusz B! Minus 150 zł, bo korzystam ze swojego linku. Linku mówi. Nie no, ale słuchajcie, tak czy siak, nie wiem ile płacę, bo nie liczę tego. Pewne przy moich samochodach nie do końca liczę, ale to nie chodzi o to, że chcę być rozrzutny, tylko jakbym tak policzył, to bym nigdy w życiu nie zrobił żadnego kolejnego projektu. No. Studebaker Cerankiewicza. Jasne, że tak. Napisz mi maila. Jasne, jasne, jasne. Napisz mi maila a propos tego Cerankiewicza, to zobaczymy. Polski Porsche małpa gmail.com albo Autohistorię. Dawaj do Mielca. Tak, bo umówiłem się ostatnio z kimś na live'ie a propos chromowania natryskowego. Fajny temat. Ja jestem bardzo chętnie, chcę go poznać, bo słyszałem różne legendy, różne historie, ale legendy bardziej związane z tym. Miałem kiedyś fajne doświadczenie z tym, więc... Więc tak, za zabytki nie trzeba płacić OC. Nie trzeba, pod warunkiem, że jest na żółtych numerach, czyli jest zarejestrowane jako zabytek. A część samochodów nie jest zarejestrowana jako zabytek. Chociażby polski Porsche. Panie Patryku, ulubiony muscle car. Uwielbiam niektóre muscle cary. Kurde, jest ich trochę. Ale z takich, wiesz, że możemy sobie gdybać, który byłby cudowny, wspaniały. Natomiast tak naprawdę ja mam jednego ulubionego takiego amerykańskiego sukinsyna, który niestety nie jest mój. Jest mojego kumpla. Jest to granatowy Mustang Mach 1 z 70 roku w fastbacku. A Machy chyba były tylko w fastbacku. Z silnikiem 3.5.1 Cleveland. I Wiesiek faktycznie dopracował ten samochód tak niesamowicie dobrze. Ale tak niesamowicie dobrze i ten samochód tak dobrze jeździ, że wow, robi niesamowitą robotę. To jest jedyny Mustang, który pochodzi z tego przełomu lat 60. i 70., który przede wszystkim działa, który się nie psuje, którym ja za każdym razem dostaję go, jeżdżę i Wiesiek jest osobą, która nie trzęsie się, jak mi daje mi kluczyki i namawia mnie wręcz do tego, żeby ten samochód jeździł do tego, jak został stworzony, a jeździ to dokładnie w ten sposób, jak jest stworzone, czyli cały czas kręci tymi kołami, cały czas pali te laka, ma manualną skrzynię biegów i powiem ci, Wiesiek też nim jeździ na różnego typu pojeżdżawki, na puchary. Kurde, ten samochód po prostu cały czas jeździ, cały czas. Jest niesamowicie, jest super fajnym samochodem. Zresztą pokazywałem go chyba w odcinku Automaniaka kiedyś. W Legendach Motoryzacji też go kiedyś pokazywałem, bo jestem zafascynowany tym samochodem. Kiedy jakaś Lancia będzie na tapecie? Na przykład Stratos. Na pewno wiesz coś o polskich Stratosach. Słuchaj, ja jestem gotowy. Masz Lancię Stratos? Możemy od jutra zaczynać. Oczywiście, że chciałbym zrobić Lancię Stratos i to tą naszą polską, ale ja nie mam Lancię Stratos. Nie znam prawdziwej historii Lancię. Znaczy, znam tak tyle legend związanych z tym samochodem, że trudno jest odsiać legendę od prawdziwej historii. Nigdy do końca nie wiem. Znaczy, mogę się tylko domyślać, jaka jest prawdziwa historia tego samochodu, ale nie mam zielonego pojęcia, co się z nimi stało, z każdym z tych egzemplarzy. Znaczy wiemy, że na pewno jeden został, jest we fragmentach w Stratopolonezie.
To wiemy na pewno. Natomiast co się dalej stało? Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś pyta, z tym mówi, ile razy można skorzystać z rabatu. Wiesz co, wydaje mi się, że niestety tylko raz. Znaczy w moim przypadku to działa. Jak chcesz, to się dowiem. Sprawdzę, zadzwonię do nich jeszcze, żeby się upewnić, ale wydaje mi się, że na jeden samochód tylko to działa. Tak czy siak, jakby normalnie też z tego korzystam. Mówiłem wam to między nami. Nie mówię teraz w formie teraz reklamy, tylko mówię po prostu, że korzystam z tego. Dołącza pan ze swoim 100-letnim Humberem do motocyklowego teamu apkarowców. Tak, bo ktoś się pytał, czy będę robił jakiś motocykl. No widzieliście, jest chyba taki odcinek o odpalaniu 100-letniego Humbera, więc tak. 100-letni Humber, myślę, że to jest okej. Okay. Marzena Nóżka, jak będzie w Krośnie, to zapraszam. No będę pewnie, będę. Słuchajcie, to teraz tak, co ja tutaj widzę? Co ja myślę o polskich motocyklach? No słuchajcie, tak fajny kawał historii. Ratuj Dedrę. A, o Lancie chodzi. No, mało ich. A 832 ja bym chętnie gdzieś znalazł, gdzieś trafił. Czyli Tema z silnikiem Ferrari, 3,2 litra. Czy byłaby szansa na powstanie odcinka poświęconego polskim prototypom używanym w sporcie w latach 70-tych, 80-tych? Byłaby szansa, tym bardziej, że jak sobie pomyślisz o tych polskich konstrukcjach lat 70-tych, 80-tych, to jest tak, że każdy właściwie z tych samochodów był prototypem. Każdy z tych samochodów był jakimś projektem, który budowało się od zupełnych podstaw. Więc, czy jest to oberek, czy są to wyścigówki Bogusławskiego, to właściwie każdy jest prototypem, więc jak najbardziej tak. Ktoś mnie pytał o Corvette C4. Tak, jakby mam bardzo dużo doświadczeń z Corvettą C4, taką poliftową. Taką ostatnią serią Corvette C4 mam. Dużo wspomnień bardzo. Nie wiem, czemu Mitsubishi się skończyło, też tego nie rozumiem. Jakby cały czas oni mają jednak samochody, ale co się z nimi stało? Nie wiem. Jakby coś dziwnego, jak bardzo można zaprzepaścić, tylko my jesteśmy Europą, a my, wiecie co, to jest tak, jak patrzymy na ten rynek motoryzacyjny, to wydaje nam się, że Europa jest niezwykle ważnym rynkiem motoryzacyjnym. Ważnym, bo rynkiem, który jest prestiżowym. Natomiast żaden z producentów samochodów nie ma czegoś takiego, że uważa, że Europa jest największym producentem, znaczy, że najważniejszym elementem. To jest tak, że jak Mercedesa S-klasy w Europie sprzedają tyle, to w samych Chinach sprzedają go tyle. A na całą Europę sprzedają go tyle. Więc słuchajcie, to jest mniej więcej tego typu porównanie. Więc to, czy ta Europa kupi ten samochód, czy nie, to naprawdę nie ma kompletnego znaczenia. Kompletnie. Moja mama napisała mi na Facebooku przed chwilą, żeby podziękować wam za Patronite'a, który działa, który zaczął funkcjonować. Mamo, dobrze, jak prosisz, to tak zrobiłem. Bardzo dziękuję wam jeszcze raz za tego Patronite'a, którego uruchomiłem po cichu przed rodzicami. I oni dopiero się zorientowali w zeszłym tygodniu, jak to zrobiłem. Więc mamo, tak. 9:00, mama ogląda mnie. Cześć, mamo. Mm,
zrób materiał o Stratopolonezie. Słuchaj, czy zrobić materiał o Stratopolonezie? Spoko. Zrobiłem zresztą w Legendach kiedyś o Stratopolonezie. Nie wiem, czy pamiętasz. Jeżeli nie, to powinieneś sobie przypomnieć, bo pewnie jest tam coś, żeby to znaleźć. Ale ja nawet, kurde, nie wiem, gdzie jest teraz Stratopolonez, powiem ci szczerze. Nie wiem, gdzie stoi. Nie mam zielonego pojęcia, czy byłem kiedyś w Tarnowie. Oczywiście, że byłem w Tarnowie. Czy znam Muzeum Motoryzacji w Gdyni? Oczywiście, że znam Muzeum Motoryzacji w Gdyni. Byłem tam, co prawda byłem tam bardzo dawno, ale byłem tam, żeby sobie obejrzeć, zobaczyć. Pamiętam z bardzo fajny, tam był taki Adler, taki kanciasty. To był Standard? Chyba? Chyba tak. Bardzo fajny. A Piotrek Kowalski mówi: Patryku, przekaż mamie, że czekamy na kolejne filmy z muzeum. Mamo, przekazuję ci, że czekałem na kolejne filmy z muzeum, ale nie mogę pokazywać mamy, bo za dużo zabiera mi show. Żartuję. Nie, ale jasne, że tak. Faktycznie, będziemy musieli kiedyś porobić. Ale to jest, kurde, kwestia czasu, tego, żeby pojechać i faktycznie się na tym skupić. Czy Tomek... Nie, no Tomek mi nie przekazał żadnego whisky. Martini. Ja za chwilę dzwonię do Tomka. Żadnego whisky nie dostałem. AC polecasz. Nie wiem, co to jest AC. AC Cobra? Albo Air Condition? Klimę polecam latem. Bardzo, bardzo przydatna. AC Cobra. Świetny wóz. W Gdańsku jest oryginalna Lancia Stratos, niebieska, na żółtych blachach. Tak, oczywiście, że jest w Gdańsku. To nie jest jeden z tych polskich Stratosów, natomiast przepiękna jest ta Lancia. Naprawdę jest, z tego co wiem, to pamiętam, to jest przepiękna. AC, okej, okay, o tym mówicie, o Stagu. Tak, jak najbardziej. Naprawdę fajnie działa to w 250. To tak, jak najbardziej. Byliście Stag, a nie AC. No to trzeba było zdecydowanie pisać Stag, a nie AC. Ten sam właściciel ma chyba też Daytona, z tego co pamiętam, Ferrari. I fajne, bardzo, bardzo piękne samochody. Piękne. Poczekaj. Proponuję, żebyś włączył donaty. Donaty, zbiórka na jakąś furkę. Nie wiem, dobra, co to jest donaty. Co myślę o R129? Świetny wóz. Jeżeli opanujesz elektrykę, wiązkę wokół silnika, jeżeli opanujesz mechanizm składania dachu, to jest super. Ktoś mi pisze, jakie są losy Mercedesa 500K pana Tadeusza. Nie mam zielonego pojęcia, jakie są losy tego samochodu. Sam bym chciał wiedzieć, bo ja go pamiętam, ten samochód, jako dzieciak. Szkoda. Nie wiem, no jakby nie mam zielonego pojęcia. Szczerze powiedziawszy, liczę troszkę na to po cichu, że może gdzieś jest w całości i jeździ, bo to nie jest wcale takie oczywiste, że ktoś go może uratował jednak. Nie wiem. Miałem jako gówniarz ogrodniczki z Pepity. Jasne. Łukasz Gottlieb, nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Pani Kaja, jaki samochód chciałaby mieć i jaki uważa najlepszy użytkowo? To ja ci już mówię, jaki samochód jest według Kai najlepszym samochodem na świecie. Najlepszym. Toyota RAV4. Chyba już ma 15, 16, kurde, więcej, on jest 2003 rok, stoi w garażu. Jest najcudowniejszym samochodem pod słońcem według niej. Jest samochodem, który spala w ogóle jakieś niewyobrażalne ilości, bo jest benzynowym 2.3 amerykańcem z automatyczną skrzynią biegów. Słuchajcie, ona spala 17 litrów w mieście. Jest samochodem, który w ogóle nie jedzie przy okazji, jakby miał spalać te 17 litrów w mieście, ale faktycznie... Faktycznie ona uwielbia ten samochód. Faktycznie ten samochód jest nie do zajechania. Jest strasznie duży w środku. No to jest. Tak. Co się stało z S-ką po Pershingu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia z tą słynną S-ką spod Zakopanego. Ona chyba była w
w leasingu gdzieś, czytałem w jakiejś książce, że ona nie, czy w leasingu, czy przez bank jakiś puszczona, więc pewnie została zabrana. Nie mam zielonego pojęcia, co się z nią stało. Ale widziałem, że ktoś szukał tego Mercedesa SW220, to był chyba taki srebrny, z tego co pamiętam. Więc jak najbardziej tak. Patryku, czy wiadomo, jak jest z klapą od BMW 319, blacha czy stal? No to już wiadomo. Dzwonił do mnie Maciek Peda, czyli ten właściciel tamtej BMW-ki. Rozmawialiśmy i Maciek też przyznał, że sprawdził wszystkie informacje i najprawdopodobniej jednak w oryginale powinna być aluminiowa. Czy w muzeum stoi Wartburg 1000 błękitny? Tak, stoi. Tak, rawka może nie szybka, za to dużo pali. Ale wiesz co? Słuchajcie, z tą rawką to jest tak. Możecie się śmiać lub nie. I ja nie przepadam jakoś za tym samochodem, bo uważam, że ono jest po prostu niewygodne. Bo ma strasznie krótkie siedziska. Ja nie mogę znaleźć jakiejś pozycji w tym samochodzie. Ale jest. Jakby jest i zawsze działa, zawsze funkcjonuje. Zresztą czasami w materiałach pokazuję Wam tą rawkę. Jak mam coś do przewiezienia większego, czy koła, czy coś, to wykorzystuję tą rawkę. Zresztą widzieliście, taka granatowa. Przede wszystkim genialnym samochodem jest rawka, bo jest gigantyczna w środku. I kiedy dziś pomyślisz o tym, że masz mieć samochód, który ma te same wymiary z zewnątrz, i tak samo wielki środek, to kurde, nie ma takich samochodów. Bo wszystkie samochody, które mają podobną wielkość w środku pod kątem bagażnika czy przestrzeni, są znacznie większe na zewnątrz. A na przykład już dla Kai taki duży samochód? Już nie do końca. No, więc dlatego ona uważa, że to jest najwspanialszy, najcudowniejszy samochód pod słońcem, bo jest bardzo, bardzo, bardzo przestronny. Czy jest szansa kupić fototapetę obrazu polskiego kółka, który jest za tobą? Słuchaj, nie wiem, sprawdzimy to. Z tego będę rozmawiał tam z tym autorem tego, więc porozmawiam z nim i ustalimy, czy to są rzeczy, które są zrobione w pojedynczych egzemplarzach, czy więcej. To ustalimy, postaram się to sprawdzić. Warto kupować samochody uszkodzone z USA. Wiesz co, w wielu kwestiach warto, pod warunkiem, że wiesz, jak były uszkodzone. Bo często jest tak, że w pewnych przypadkach łatwo i dosyć sprawnie zrobisz to, a na pewno znacznie lepiej zrobisz to w Polsce, niż miałoby być zrobione w Stanach Zjednoczonych. Dramatem jest to, jak Amerykanie robią samochody. Oczywiście te samochody najdroższe, najbardziej topowe, to są faktycznie fajnie robione. Natomiast kiedy samochody są naprawiane, one nie są restaurowane, tylko często naprawiane jest, to zdecydowanie to jest dramat. To jest absolutne, słuchajcie, zło, jeżeli chodzi o amerykańskie naprawy. Samochody lakierowane z odkurzacza, oklejone, robione na ulicy, no to jest zło. Więc zdecydowanie pewnie lepiej jest samemu kupić ten samochód tam i wiedzieć, w jakim on jest stanie, niż kupować zrobiony samochód, który nie wiadomo jaki był. Albo jeżeli kupujecie zrobiony samochód, to zawsze starajcie się sprawdzić jego dokumentację. Poza tym, jeżeli macie VIN tego samochodu, to najczęściej historia z ubezpieczalnie, ona wcale nie znika. Jesteście w stanie w dosyć szybki, łatwy sposób zweryfikować, jak bardzo był uderzony ten samochód albo co się z nim działo. Więc warto absolutnie z tego korzystać. Ja nie mam nic przeciwko naprawie samochodów powypadkowych pod jednym warunkiem, że ona nie przekracza takiego zdrowego rozsądku. Bo jak jest samochód, który jest zawinięty na słupie, to są takie rzeczy, których nie powinno się w życiu naprawiać. Natomiast jeżeli są to naprawy takie do wykonania, i do zrobienia, chociażby w polskich warunkach. Zobaczcie, no pokazuję Wam Bentleya Three of Five, samochód, którego wyprodukowano jako trzeci egzemplarz z pięciu, które powstały. No nie byłoby szans znaleźć kolejnego takiego egzemplarza i po prostu go kupić na rynku. Dlatego ratujemy to, co zostało, to, co udało się kupić. To nie jest łatwa praca, ale da się.
Panie Patryku, mógłby Pan uchylić się rąbka tajemnicy, jak szacujecie czas pracy przy dużych projektach? Może jakiś poradnik, jak robić? Słuchaj, to jest tak. Mam nadzieję, że pokazuję to za każdym razem w momencie, kiedy robię materiały. Czy jest to polski Porsche, czy jest to Bentley, czy jest to Mercedes. Oczywiście pokazuję je w różnym zakresie. Nie, w niektórych przypadkach pokazuję rekonstrukcję tego samochodu, chociażby jak w polskim Porsche. W innych pokazuję naprawę, tak jak było z Ferrari 599. Ono nie było rekonstruowane, ono było po prostu naprawiane. Czy tak jak jest w przypadku Mercedesa C140, który już został zakończony i tak będzie w przypadku kolejnych samochodów. Więc wydaje mi się, że to pokazuje, ale mniej więcej przy samochodzie, słuchaj, bardzo różnie. To jest tak, że chłopaki z detailingu potrafią poświęcić na samochód 300 roboczych godzin. Ja wiem, że oczywiście mam totalnych zboczyńców detailingowych, ale totalnych. Ja, Miks Nowicki, tacy są, ale oni naprawdę potrafią 300 godzin na sam detailing. To chyba szybciej polakierujesz ten samochód, niż to zrobisz. Ale z drugiej strony masz wtedy oryginał. Więc, ale mniej więcej liczy się ta od 3 do 5 tysięcy godzin. Grzegorz Wieczorek. Fajna ta rolnicza 326, co ci wysłałem fotki. Grzesiu, ty to zobaczysz dopiero. Bardzo fajna, ale wysłałeś to też w takim momencie, w którym ja tutaj coś dużego szykuję dla nas, więc stary, w idealnym momencie to wysłałeś, a ten niemiecki projekt, który ty mi pokazałeś, to będzie taki malutki. Zobaczysz. Zobaczysz. Patryku, Andrzej Dudziak. Będzie coś dalej z Citroenem SM? Tak, będzie, ale później, nie teraz. To jest tak, że czasami trafiają się jakieś samochody, kupujesz i one muszą poczekać. One muszą poczekać na swoją kolej, aż to będzie kiedyś zrobione. Nie ma tak, że rzucasz się na wszystkie projekty naraz i robisz. Słuchajcie, ja i tak robię bardzo dużo projektów naraz. Ale nie da się ogarnąć wszystko. Więc jak najbardziej tak, ale jeszcze. Patryk, zrób materiał o Ławskim Jelczu. Zrobiłem materiał i zobacz. Zobacz sobie zresztą w historii, w autohistorii. Tam Tomek pokazywał Oławskiego Jelcza. Teraz czytam. Czy znam kanał Auto Discover? Tak, chyba oglądałem jakieś tam materiały. Widziałem, że chłopaki ściągają samochody ze Stanów. Widziałem jakiegoś Vipera, którego ściągali. Bo to jest taki temat, który mi cały czas chodzi po głowie i bardzo bym chciał jednak może kiedyś zrobić takiego GTS-a. Ale GTS-a, czyli pierwszego. No zobaczymy jak się uda, zobaczymy jak to zepniemy. Może kiedyś. Nie pytaj mnie, co sądzę o Terenwizji i czy o Złomniku. Już kiedyś o tym rozmawiałem. Tak, jednych i drugich w ogóle absolutnie szanuję i rozumiem. Wiesz, no Tymon na przykład w Złomniku ma, ostatnio gdzieś wyczytałem jakiś opis, ktoś o mnie wspominał, mówię, nie, no ten Mikiciuk to mnie rozwalił, bo on powiedział, że ogląda Złomnika, to mnie rozwalił, to jak on jest. Ja uważam, że kurde, absolutnie trzeba szanować, Tymon ma tak jakby dalekie i ironiczne podejście czasami do motoryzacji, to absolutnie rozumiem i szanuję. Słuchajcie, jedni wolą Poloneza Analoga, inni wolą Ferrari, no ja rozumiem wszystkie rzeczy, które tam są. Więc tak. Czy lubię słuchać muzyki w klimacie? Tak, do swojego samochodu. Tak, lubię, bo ale to są takie momenty, to są takie, wiesz, chwile, to nie jest tak, że cały czas. Patryk, 420 sek, co myślisz? Każdy sek jest świetny. Więc jak najbardziej tak. Jak zarejestrować WSK bez dokumentów? Musisz chyba niestety wtedy będzie, znaczy niestety albo stety, żeby to zrobić, to będziesz mógł zrobić to przez chyba rzeczoznawcę i zarejestrować to jako zabytek. Jest taka szansa, że możesz to zrobić,
Ale musisz to zarejestrować jako zabytek. Czy widziałem te spodnie z Pepity? No jasne, że widziałem. No przecież, że widziałem. Moja mama powiedziała jedną rzecz. Napisała mi właśnie przed chwilą. I teraz musicie bardzo uważać, bo jak mama mówi, to tak też musi być. I mama powiedziała: Patryk, jak możesz, to zaproś na weekend do muzeum. Więc ja, jak mogę, to zapraszam was w weekend do muzeum. Tak? Tak. No właśnie. Jak moja mama zaprasza, to zapraszam. Jak jest zarejestrowane Lambo Aventador na bazie Audi R8? Kurde, nie wiem, jak jest zarejestrowane. Możemy kiedyś się zapytać. Wiesz, pamiętajcie, czy ten materiał, który zrobiłem z... Niesamowite, prawda? To Audi, na... Audi R8, które do złudzenia przypomina Aventadora. Ja sam się dałem absolutnie nabrać na to. Świetne. Świetne. Naprawdę genialne. Tyle pracy, tyle wystchnienia, tyle energii. To dla takich chwil naprawdę robi się tego typu materiały. Zaproszenie przyjęte. A, mówisz o zaproszeniu do muzeum mojej mamy. No teraz, stary, jak już powiedziałeś, Łukasz, że będziesz, to uwierz mi, musisz być. Kuntacz czy Diablo, którego będę szukał. Wiesz, no, Kuntacz jest tak drogi. Oczywiście, że jestem wychowany na filmach Cannonball. Pamiętacie sceny z Cannonball? Pamiętacie czy nie? Chyba nie będę wam mógł puścić muzyki. Bo odezwie się oczywiście YouTube i powie: To nie, bo to... Więc muszę przyciszyć muzykę. Poczekajcie. Przyciszam. Przyciszam, żeby nie było muzyki. Ale ja jestem wychowany na tych scenach. Na tym obrazku. Wywalają teraz? Steven Seagal też, jak pokazuje, to wywalą, myślisz? Czy nie? Będzie jakieś ostrzeżenie? To pokaże, że jest to kawałek komputera, może będzie lepiej. To jest po prostu, słuchajcie, taki film, znaczy... Jak mnie pytasz, czy Diablo, czy Kuntacz, to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Oczywiście jakby Diablo są 3 razy tańsze. I ta scena, pamiętacie to w ogóle, ten moment? To był moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych, w kilku stanach, było ograniczenie prędkości maksymalnej do 55 mil na godzinę. I w ogóle swoją drogą, jak... to ja już nie pamiętałem, że tam Pontiac był jako radiowóz. Ja cię kręcę. Oczywiście, jakie totalnie przyspieszone zdjęcia. Dobra, bo zaraz chyba wywalą. Nie, to są jakieś... znaczy nie jakieś, ale... uwaga, tak! Nie może zostać tymczasowo, może... A, przepraszam, już dostałem. Uwaga, w twojej transmisji wykryliśmy treści audiowizualne, więc nie mogę wam pokazać tego, co to było. Więc już obiecuję, że nie będę tego blokował. Słuchajcie, to jest tak, że są takie filmy, które odzwierciedlają się na rzeczywistości i faktycznie ten Cannonball był jednym z takich filmów. Swoją drogą, a propos ograniczenia do 55 mil, to jest też tak, że w Top Gunie chociażby macie taką scenę, kiedy on jeździ tym swoim motocyklem. Tam też macie przekreślone 55 mil, bo to był taki sprzeciw, który był kompletnym sprzeciwem tamtego czasu, tych wszystkich miłośników motoryzacji związanych z tym, kurde, nie wiem, dostałem to ostrzeżenie, więc nie wiem.
To jest, a, bo to często się oburzacie tym, że wchodzę i ja od razu lecę wyłączyć radio. No właśnie, ale to tak jest. Słuchajcie, to przed sekundą pokazałem wam fragment z komputera jako prawo cytatu. Drogi YouTube, to było prawo cytatu. I tak jest, że to działa. Mam nadzieję, że jednak nie wywalą. Czy miałem kiedyś poważny wypadek? Strasznie nie lubię rozmawiać o wypadkach, więc sorry, nie, kompletnie mnie nie jarają, nie kręcą oglądanie wypadków, opowieści o wypadkach, więc staram się tego nie robić. Czy zdradzę, ile kosztował oryginalny okular do Bentleya? Zdradzę ci. Oryginalny okular do Bentleya kosztował... Czekaj, już się mówię. 4,5 tysiąca złotych? Jakoś tak. Czy 5 tysięcy złotych? Za kawałek plastiku, który wyglądał jak osłona od tego... od odkurzacza. Nie, nie, absolutnie się nie zgadzam z czymś takim. Nie. Patryku, jak utrzymujecie tyle aut w muzeum w czystości? No, jakby utrzymujemy, jak utrzymujemy, no, staramy się przynajmniej, bo to nie jest zawsze zadowalające. Natomiast, no, mamy od tego, pracują tam osoby, które się tym zajmują i robią po prostu od rana do nocy cały czas to. Jakby cały czas przychodzą i to ogarniają. Więc, no, niestety, to tak trwa. Kiedy odpocznę? Nie wiem, kiedyś. Czy byłem w Classic Remise? Jasne, że byłem. No przecież świetne to jest. Cały czas mi się pojawia ta... Nie mogę się skupić, bo cały czas mi się pojawia to ostrzeżenie o treści audiowizualnej. Czy planuję może renowację jakiegoś motocykla wzorem Tomka Gazeli? Nie, nie planuję na razie. Tomek robi, świetnie mu to wychodzi, świetnie to działa, jak wszystkiego, co się dotknie. Nie. Na razie nie. Dawid pisze, że mam pewnie Astona Martina Bonda. Stary, bardzo bym chciał, naprawdę, bardzo bym chciał posiadać Aston Martina Bonda. Oczywiście, że nie posiadam, a tym bardziej, że teraz chyba powstała seria DB5, które są na nowo produkowane i sam wiesz, że to są samochody, które są ekstremalnie drogie. Namówiłem znajomych na odwiedziny muzeum, a teraz to oni mnie wciągają. Super sprawa. Gratulacje dla rodziców. No to bardzo ci dziękuję. Faktycznie uważam, że moi rodzice zrobili coś naprawdę niesamowitego i niewiarygodnego, kompletne szapoba, bo zrobili coś wbrew wszystkim, wbrew logice, wbrew opłacalności, wbrew temu, co powinno się zrobić i to uważam, że absolutnie zrobili kawał świetnej roboty. Pewnie nie wszystkie rzeczy wyszły tak, jak czy wychodzą tak, jakby się chciało, natomiast no, to tak jest, to tak działa. Wszyscy ci, którzy cokolwiek zrobili, doskonale pewnie wiedzą, o czym mówię i co mam na myśli. Bo nie wszystko wychodzi zawsze książkowo, jak w filmach. Ale tak czy siak, podsumowując, uważam, że zrobili mnóstwo kawał fajnej roboty. Tym bardziej, że jak ogląda to teraz moja mama, to pewnie jest to miło, jak piszecie takie rzeczy. To też jakby ich podbudowuje. Słuchajcie, oni się tym zajmują już dziś 50 lat. To jest w ogóle coś niewiarygodnego. Bo ta kolekcja ma 50 lat. Zaczęli to mój tata, potem moja mama i oni w tym cały czas siedzą i to jest ich całe życie, więc zrobili coś niesamowitego. Czy mamy BMW 327 w kabriolecie w muzeum? Nie, niestety nie mamy. Mamy 326, ale zresztą nie stoi na wystawie, więc tego nie mamy. 911 łapek w górę! O, super! Bardzo, 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 bardzo serdecznie wam 911. Dziękuję. H
Herbie Kasty, czy twoja mama jest po 50? Nie, w życiu. Oczywiście, że nie. Słuchajcie, moi drodzy, zrobiliśmy prawie półtora godzinnego live'a, więc jeśli ta testarossa nie jest Patryka. Nie. Jakby mówię od razu. No, bardzo bym chciał tą testarossę, ale nie jest Patryka. Nie. Kurde, było kilka testaros i ten również tych z polską historią, natomiast nie udało mi się trafić. Ktoś mnie pytał o Muzeum w Gdyni. Oczywiście, że byłem. Mówiłem nawet o tym dzisiaj wcześniej. Bardzo mi się podobał tam bardzo fajny Adler, który tam był. Zresztą tam jest parę fajnych rzeczy. Jakby każda tego inicjatywa jest niesamowicie fajna. Ktoś mnie pyta, czy znam Macieja Zięterskiego. Tak, znam Macieja Zięterskiego. Jeszcze dawien dawno dużo pracowałem. Byliśmy w ogóle razem z Maciejem Zięterskim. Coś, łowca Szperko, widziałeś nowe Lambo? Nie wiem. Nie wiem o czym mówisz. Nie zadawaj mi kolejnego pytania o Maćka Zięterskiego. Znajomy w Opolu miał te starosy. Ty, to było parę tych. Na przykład była czarna testarossa Bogucki chyba, tak? Bogucki? Nie Bogucki. Jak on się nazywał, ten drugi? Jezu, nie pamiętam teraz. Jeździł czarną testarossą. To był salon samochodowy High Life w Katowicach. W Katowicach. W Chorzowie. Salon samochodowy High Life. Łowca Szparek. Naucz się czytania, wyraźnie napisałem. Sorry, ale tu dużo szybko bardzo mijają różne napisy, więc łapię jak łapię. Sorry. Łowca Szparek. Patryku, czy wiesz, jak bołowie wsadzają auto na półki? Nie wiem, możemy się Tomka zapytać. Prawdopodobnie wózkiem widłowym. Kiedy wywiad z Tomkiem Zapkarą? Musimy zrobić jakoś na spokojnie. Teraz Tomek wyjechał, słuchajcie, do Belgii na parę dni i mam nadzieję, że jak wróci, możemy coś zrobić. Co z polskim BMW? Myślę, że zobaczymy. Wiesz co, w tą niedzielę chcę wam pokazać finał Fiata 500 Giardinera dla widzów, czyli waszego Fiata 500 i mam nadzieję, że zrobimy to w przyszłym tygodniu. Ktoś mnie pyta o dietę keto. No jestem cały czas, ale jest przepyszna przede wszystkim. Znaczy inna sprawa, że ten catering, który mam, jest po prostu pyszny i utrzymuję go przez tyle czasu, w ogóle to się nie nudzi. Nazywa się to, jak będziesz chciał, Created with Love, bodajże tak. Tak, fajne. Tylko oni bardzo mają ograniczoną produkcję, znaczy mają określoną grupę swoich gdzieś tam klientów, nie robią tego w skali masowej pewnie i dlatego jest to tak pyszne, tak dobre i tak fajne. Ale faktycznie to działa, bo jestem prędzej w stanie zrezygnować z bułki niż z mięsa. Niestety. Nie poddaję się trendom, że wszyscy przychodzą na weganizm, wegetarianizm, bo to. Dobra, czy wiesz, że w Miami Vice była replika 356 Daytona? Inżynier Mamoń. Inżynierze Mamoniu, czy ty wiesz, na czym była ta replika? Jeżeli nie wiesz, to wiedz, że była na Corvette C3. Dlatego, a w ogóle, to była w ogóle fajna historia, bo pamiętacie Miami Vice? Oni jeździli na początku czarną Daytoną w Spiderze, czyli w kabriolecie. Natomiast to nie było oryginał, faktycznie, tak jak mówi nam inżynier Mamoń. Natomiast był, i to ich chyba jeździło w dwóch czy trzech sezonach, z tego co pamiętam. I w pewnym momencie Ferrari powiedziało dość.
stwierdzili, że nie ma możliwości, kiedy ten serial zrobił już karierę i kiedy był dosyć popularnym, że nie ma możliwości, żeby jeździli repliką, dlatego w jednym z odcinków zresztą ten samochód jest zniszczony, bo taka była umowa z Ferrari. Dlatego ta rakieta w ten samochód wali, on faktycznie wybucha i to jest faktycznie ten samochód, który grał. Natomiast wtedy dostali Testarossę, tą Monospecio, czy tą z jednym lusterkiem, która była zresztą przemalowywana na biało, bo ona nie przyjechała, tam chyba były dwie tak naprawdę dostarczone do ekipy filmowej. I dwie były chyba czarne, z tego co pamiętam, albo czerwone. I były przemalowywane na białe. To taka historia. Ktoś mnie pyta, czy ja mam prawo jazdy. No jak myślisz? Jak myślisz, czy mam prawo jazdy? Ktoś pisze, że czas na Audi. No fajne, to będzie fajny, to byłby fajny projekt na Audi. Kiedyś, oczywiście na S1. Ale z drugiej strony w Polsce jest kilka genialnych Audi S1. Genialnych. Zrobionych do wyścigów i do rajdów. Do wyścigów górskich, no to mam na myśli. No, fajnie jest zrobione. I to jest ten krótki... Nie no, jest parę fajnych. Słuchajcie, moi drodzy, zrobiliśmy prawie 90 minut. Jest godzina w pół do dziesiątej. Uważam, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ten, kto nie zaznaczył łapy, jeżeli mu się podobało, czy jeżeli dowiedział się czegoś ciekawego, dajcie tą łapę do góry, bo miś potem będą suszyli głowę i zaraz ja dostanę telefony, że nie prosiłem o Was wystarczająco dużo podczas takiego live'a, więc zróbcie tak, żeby to tam dodać, tych parę łap do góry, ja będę miał wtedy bardzo czystą sytuację, więc ktoś mnie pyta, żebym opowiedział o Bubulewiczu, opowiem, zaraz, czy przeklinam, oczywiście, jak szewc. Staram się cały czas zamówić bez przekleństw na żywo. Ale zdarza się, tak, oczywiście. I możemy sobie mnóstwo jeszcze pogadać, ale to był też dla mnie bardzo, 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 bardzo długi dzień, więc mega Wam dziękuję. Zostawcie jeszcze raz łapę do góry i mam nadzieję, że zobaczymy się. Ja nie będę chciał robić te live'y raz na jakiś czas, tylko że w przyszłym tygodniu nie będę mógł, za dwa tygodnie nie będę mógł, więc dlatego też zrobiłem jeden po drugi, piątek po piątku. Mam nadzieję, że pogadamy. Co z Ferrari? Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie to możliwe, to pokażemy. Ktoś mnie pyta o Hanomaga Rekorda, czy mamy w muzeum? Mamy, natomiast mamy go na zapleczu i jest do zrobienia. Nie jest zrobiony, ale mamy. Co sądzę o Porsche 964? Ktoś mnie pyta. Miałem nawet 965, kiedyś miałem przez chwilę. Przepiękne auto. Czy jestem jutro w muzeum? Nie, chyba nie mam mnie jutro w muzeum. Ale mama mówiła, że mamy Was zaprosić, więc zapraszam Was do muzeum, bo to jeszcze raz powtarzam. Jeszcze raz dzięki za Patronite'a w muzeum. Słuchajcie, bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję. Że chce Wam się tutaj siedzieć. 1200 osób, a pewnie jest Was znacznie więcej. Tak, słuchajcie, bo ktoś mnie pyta, czy jest opcja zwiedzania z przewodnikiem. Jak ktoś był w muzeum, to doskonale wie, że czasami przychodzą ludzie, którzy są z nami związani z muzeum. Bo na przykład jeżdżą, czy oglądam Błachowicza. Nie, a gdzie jest? Ja ostatnio miałem taką wtopę, że byłem u fryzjera i był, on jest Janek chyba, i był Janek i ja go nie poznałem. Wtopa. A słuchałem tyle audycji i oglądałem te jego walki i dla mnie jest totalnym, absolutnym sztosem, a przyszedł, wpadłem do niego i jeszcze chłopaki tam u Barberiana mnie przedstawili i tam się poznaliśmy i ja kompletnie nie poznałem Janka Błachowicza. Nie chcąc. A wolę mu nie podpadać, bo wiecie jak jest. Dobra, tak czy siak. A propos przewodnika w muzeum. W muzeum, słuchajcie, jest tak, że jest, mamy takie grono naszych współpracowników, ludzi, którzy pracowali i są, i oni
przyjeżdżają sobie, jak mają wolne, często mają wolne, bo często są to ludzie na emeryturze, i sobie przyjeżdżają i sobie dyskutują z ludźmi. I to jest fajne, bo to jest tak, często spotykacie tam na miejscu osobę, która wie, bo może opowiedzieć wam o samochodach, bo nim jeździła, bo zna tą historię, bo wie, jak to jeździ, bo ma swoje gdzieś tam przemyślenia na ten temat. Uważam, że to są bardzo fajne, fajne historie, a moja mama mi pisze, tak, jest przewodnik. Czy mamy nowe opony? Nie, nie mamy. Kurde, właśnie nie wiem, czy one dotrą. Te opony. Jest jakiś taki totalny problem z tymi oponami, bo one są ściągane teraz w Wielkiej Brytanii i tak dalej, więc no. No. Słuchajcie, dobra, bo to będzie trwało i trwał S8D2. W ogóle S8 jest świetna. Ja za każdym razem, ja bardzo lubię S8 i za każdym razem to jak najbardziej. Dobra. Już nie będę z wami. Pomyśl o donate'ach. Kurde, nie znam tych donate'ów. Nie wiem, co to jest ten donate. Jakby nie. Słuchajcie, dobra, naprawdę. Tym razem obiecuję wam. Dziękuję. Dzięki za wizytę. Dzięki za naszą rozmowę. Zostawcie te do góry, żeby tutaj mi nikt nie suszył głowy. Ja spróbuję jakoś się odpocząć, żeby jutro ruszać. Od razu. Dziękuję, że byliście. Dzięki.